Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym webinarze z programu HackerCAD. Dzisiaj taki temat gorący przedstawię, czyli dodawanie produktów użytkownika. Proszę Państwa, nazywam się Dariusz Szymkiewicz. Od wielu lat zajmuję się w firmie Hager oprogramowaniem i dzisiaj będę się starał to oprogramowanie Państwu przybliżyć, pokazać funkcje, które Państwa zapytaniach są częstym elementem, także będziemy działać, będę pokazywał to, co jest najważniejsze. Myślę, że kilka istotnych elementów, które pokażę, ułatwią Państwu pracę z programem. Kilka uwag technicznych. Państwo mnie widzicie i słyszycie. Jak się coś zmieni, to dajcie znać, to będziemy reagować, bo problemy techniczne niestety zawsze mogą nas zaskoczyć. Natomiast ja Państwa nie słyszę i nie widzę, także jedyna forma kontaktu to jest przez czat, do czego serdecznie zapraszam do zadawania pytań w trakcie. A pod koniec naszego webinaru również przedstawię ankietę, żebyście odpowiedzieli na jedno pytanie, jakie byście chcieli tematy poruszyć w sesjach następnych, w sesji jesiennej. Niektóre tematy są, powiedzmy, powtarzane, ale też zdaję sobie z tego sprawę, że możemy je poszerzyć, mogę pokazać jakieś dodatkowe funkcje. Także do ankiety wrócimy po szkoleniu, a przed odpowiedziami na Państwa pytania. I w zasadzie przechodzimy do tego, co na dzisiaj przygotowałem. Dodawanie produktów to jest temat wiodący, ale pokażę również, przypomnę, jak tworzyć symbole i makra, bo w wielu wypadkach dodawanie produktów nie jest konieczne, można to zrobić w inny sposób i również będziemy mieli tą pracę zdecydowanie ułatwioną, przyspieszoną. Schemat manualny to jest ten schemat, na którym trzeba bazować przy dodawaniu produktów i dzisiaj na nim się skupię, wykorzystując go tylko w zasadzie do naszego właśnie dodawania produktu. Produktem, który dzisiaj będziemy dodawać, będzie licznik energii spoza naszej oferty. Wiem, że te liczniki są różne, różnych firm, różnego przeznaczenia. Ponieważ ostatnio było też szkolenie z firmą, z zaprzyjaźnioną firmą Fronius od fotowoltaiki. Oni też mają swój smart meter, który wykorzystują do sterowania fotowoltaiką i urządzeniami związanymi z instalacją domową. Pokażę, jak korzystać następnie z biblioteki symboli i po umieszczeniu takiego naszego elementu w bibliotece symboli, przejdziemy już do clue dzisiejszego webinaru, czyli dodanie tego produktu do naszej biblioteki, do biblioteki produktów użytkownika. Na koniec właśnie ankieta i odpowiedzi na pytania. Także możemy teraz zaczynać. Ja już się przełączam na widok programu. Rozumiem, że pojawił się już mój pulpit i można będzie z niego korzystać. Proszę Państwa, zaczynamy od stworzenia nowego projektu. Wpiszemy sobie webinar pod datą 31.05.2023. I tutaj będzie w opisie licznik, bo dzisiaj się zajmiemy tym produktem. Przechodzimy do modułu schemat. Wybieramy schemat wielokreskowy manualny. Blok tytułowy. To są standardowe ustawienia. Ja sobie właściwości schowam, żeby było większe okno.
Wykorzystuję tutaj na ekranie siatkę, która nam ułatwia pracę, skok siatki, przyciąganie do siatki i pozycjonowanie pomocnicze, które nam zapewnia lepsze pozycjonowanie różnych aparatów, które dodajemy. Teraz, żeby rozpocząć, bo mamy czystą kartkę, wejdę w narzędzia, wstaw symbol makro, zasilanie i zasilanie takie podstawowe, które mamy tutaj w naszej bibliotece makr, którą można sobie rozbudowywać. I wstawiamy, powiedzmy, nasze mamy coś takiego, prawda? Mamy zasilanie stworzone, sieć TNS. Dodajemy urządzenie główne zabezpieczające z katalogu, aparaty do zabudowy, aparatura modułowa, rozłącznik izolacyjny, mamy sieć TNS, czyli cztery przewody robocze, rozłącznik czterobiegunowy, damy 63 ampery. Dodajemy ten aparat i przechodzimy teraz do produktu z oferty Hager, który najbardziej jakby odpowiada Państwa potrzebom. Czyli jeżeli chcemy stworzyć sobie jakiś licznik trójfazowy, to trzeba tutaj z aparatury kontrolno-pomiarowej wybrać liczniki. Dwutaryfowy, bez wyjścia impulsowego, chyba że macie z wyjściem impulsowym. Tutaj już naprawdę warto popatrzeć na to, jaki produkt macie stworzyć i który z naszych produktów najbardziej odpowiada. Zaraz też pokażę, jak i dlaczego warto wybrać taki produkt. Czyli bierzemy licznik trójfazowy, czyli 3P plus N, pomiar bezpośredni 80 amperów i połączenie po Modbusie. Dodajemy taki produkt i zaraz tutaj powiększę ekran, żeby było lepiej widać. Proszę zobaczyć, ten licznik jest tak przygotowany, że ma tor N od góry. Ponieważ to wynika ze schematów automatycznych, takie podłączenie licznika jest jak najbardziej prawidłowe. Natomiast gdybyśmy chcieli ten licznik tutaj wstawić, to wyjdzie nam raz, że pod względem elektrycznym, no, delikatnie mówiąc, błąd, dlatego że mamy przez licznik podprowadzony przewód N i w tym momencie też jak będziemy zamykać, jak zostawimy tak podłączony licznik, to w momencie zamykania tego projektu pojawi nam się błąd. Te błędy no niestety mogą nam się pojawiać przy właśnie jakichś tego typu konfiguracjach w projekcie, gdzie coś zrobiliśmy niezgodnie jakby z zapisanymi danymi w programie. Proszę Państwa, jeżeli byśmy chcieli teraz zmodyfikować ten licznik. Proszę go zobaczyć. Chcę na niego kliknąć, ale zobaczcie, pokazuje mi się, od razu mi się cały jakby uaktywnia. Nie mogę tutaj nic zmienić, więc aby coś zmienić, przechodzimy do zakładki rysowanie. W tej zakładce rysowanie mamy też ikonkę podziel, rozbij, znaną z AutoCAD-a. Natomiast nadal nie możemy nic zrobić z tym. Co robimy? Tworzymy blok DWG i pojawia nam się taki kwadracik. Jest to bardzo, bardzo ważne. Proszę na to zwrócić uwagę. Ten kwadracik to jest punkt wstawiania i ważne jest, żebyśmy ten punkt wstawiania mieli w odpowiednim miejscu. Ja sobie niestety źle ustawiłem blok. Więc jeszcze raz wstawiam blok zgodnie z siatką. Proszę zobaczyć, teraz mam
pierwszy punkt podłączenia zgodnie na linii i na linii siatki. Co 5 mm jest kolejny punkt podłączenia przewodów. Jest to ważne przy rysowaniu przewodów. I jeszcze raz klikam na stwórz blok i teraz proszę zobaczyć, mogę dokładnie określić punkt wstawiania, punkt podłączenia też całego naszego bloku w późniejszej naszej pracy i wstawiania. Zapisuję sobie ten model jako powiedzmy licznik webinar, niech to będzie 3105. On mi się tak zapisze. I mamy coś takiego zrobione. Jak on wygląda? Już proszę zobaczyć. Mamy aktywną ikonę wstaw blok S, importuj. I wchodzimy w licznik webinar 31.05. Podświetla nam się i dajemy ten licznik. Mamy punkt wstawiania, proszę zobaczyć. Zamykamy to okno pomocnicze. I co teraz możemy zrobić z tym naszym blokiem? Przechodzimy od licznika, który tutaj był wstawiony, do naszego bloku. Możemy go, proszę Państwa, rozgrupować, rozbić. Zobaczcie, pokazało nam się dużo więcej różnego rodzaju pól opisowych. I to, co jest teraz ważne, na tym poziomie modyfikujemy ten nasz licznik, czyli przechodzimy z licznika Hagerowego na swój rysunek, na swój symbol. Więc co możemy robić? Niepotrzebne mi są te napisy, więc usuwam je. Jeszcze pokażemy dalej. Tutaj te napisy też są niepotrzebne. Po prostu ja to w tej chwili czyszczę. Ten symbol możemy sobie przesunąć na przykład tutaj. Trochę to trwa. Tutaj mamy taką uwagę przy naszych licznikach, aby aktywować rezystor końcowy należy wykonać połączenie RT, ponieważ jeżeli to jest licznik końcowy w sieci Modbus, czy urządzenie końcowe w sieci Modbus, powinna dla parametryzacji linii powinien być dodany rezystor 120. Oczywiście może się tak zdarzyć, że w licznikach innych producentów tego rezystora nie ma i są tylko 3 zaciski. To trzeba będzie porozbijać, ale dla naszych potrzeb możemy go zostawić. Już nam zostało niedużo do usunięcia. Ponieważ to jest licznik dwutaryfowy, możemy zostawić coś takiego, ale możemy też ten opis sam usunąć. Zostawiamy styk. Zdarza się, że liczniki mają jakieś styki pomocnicze do wysterowania pewnymi urządzeniami. Dlatego też jest istotne, aby można było po prostu ten styk zostawić i go wykorzystać. Czyli zostaje nam licznik, zaciski fazowe, komunikacja, adres, parzystość i ilość bitów. Co jest istotne, przed chwilą Państwu pokazywałem, że tor N jest do podłączenia od góry. On nam nie pasuje. On nam nie pasuje w naszym układzie zasilania, prawda? Bo my mamy zasilanie od dołu na tym schemacie manualnym, więc musimy ten biegun N przenieść. Jak to zrobić najprościej? No, najprościej to tak. I mamy przeniesione, ale oprócz tego dobrze jest to skopiować.
wkleić. A usunąć podłączenie z tej strony. I jeżeli ten rysunek nam odpowiada, że mamy już przygotowany, powiedzmy, pod ten nasz produkt, pod ten nasz licznik, to można powiedzieć, że generalnie wykonaliśmy swoją pracę, ale to jest nadal rysunek DWG. I teraz co z nim robimy, żeby go wykorzystać? Zapisujemy go, zaznaczamy. Stwórz blok. Znowu się pokazuje ten nasz kwadracik. Nie klikamy go w dowolne miejsce, dlatego że jeżeli go klikniemy w dowolne miejsce, to będziemy później pozycjonować ten nasz produkt dokładnie według tego punktu wstawiania. Jeżeli tak zrobimy, to niestety, ale trzeba przeprowadzić procedurę wyczyszczenia tych bloków, stworzenia bloku na nowo, najlepiej pod inną nazwą, aby nigdzie tam nie było jeszcze gdzieś, powiedzmy, w Windowsie jakichś śladów, i dodajemy ten produkt, ten punkt wstawiania. Ja daję na pierwszym zacisku i mam go. Teraz możemy to wprowadzić jako licznik, go opiszę jako test, będzie łatwiej mi go zidentyfikować. Nie jest to ten licznik webinar 3105, bo to jest, proszę Państwa, ten nasz blok. Tutaj już wchodzimy, ten blok wyjściowy, tu wchodzimy już jakby w produkt końcowy, w symbol końcowy, zapisujemy i w tej chwili możemy sobie wyczyścić nasz projekt. Musimy z niego wyjść. On nam na tą chwilę nie jest potrzebny, bo musimy się dostać do modułu użytkownika. Program się zamyka. Jest. I wchodzimy w zakładkę narzędzia. I tutaj mamy kilka zakładek, z których skorzystamy. Edytor danych użytkownika. Zaraz do tego przejdziemy. Natomiast w tej chwili ważne jest, żebyśmy stworzyli nasz symbol, czyli wchodzimy do edytora symboli. Czy gdzieś się otworzyło drugie okno? Tak, otworzyło się drugie okno w tle. Także musiałem sobie to odświeżyć. Proszę Państwa, teraz importujemy symbol i wchodzimy w ten nasz licznik test. Mamy go w tym naszym oknie, gdzie możemy konfigurować dany produkt, gdzie możemy sobie dodawać punkty wstawiania oraz atrybuty. Co jest ważne, dla nas punkt wstawiania jest o parametrach 0,0, czyli jakby na początku układu współrzędnych. Co dalej? Po kolei dodajemy punkty połączenia. P1, P2. Sobie trochę powiększę, będzie łatwiej mi działać. Teraz przejdziemy niżej. Te punkty, które zaznaczamy tutaj. Tu będzie pod magistrale, ta ósemka będzie pod magistrale. I jeszcze nam zostają dwa punkty na ewentualne dodatkowe urządzenie czy wyprowadzenie na
ewentualny styk, czy inne wyjście, na przykład impulsowe z licznika. Proszę Państwa, teraz trzeba trochę ten symbol nasz zmodyfikować. Jeżeli byśmy nic nie zrobili, to na rysunku naszym pojawią się liczby 1, 2, 3 i tak dalej do 10 jako atrybuty. Musimy to wyczyścić. Wchodzimy tutaj w atrybuty, oznaczenie zacisku P1, to P1 nam się nie pojawi na schemacie, natomiast jedynka tak. Ważne, żeby w tym miejscu wyczyścić. Przechodzimy do zacisku 2 i robimy to samo. Zacisk 3. No, trzeba po prostu przez to przejść. Nie ma tutaj żadnej automatyki i ułatwienia. Jest to praca manualna. Jak sama nazwa mówi, schemat manualny. Prawda? Od tego żeśmy zaczęli. Teraz wchodzimy, już zbliżamy się do końca czyszczenia naszych zacisków. Mamy to wyczyszczone. Co teraz moglibyśmy zrobić? Proszę zobaczyć oznaczenie funkcji. Mamy tutaj taką kreseczkę. Możemy tutaj dodać, że na przykład będzie to przyrząd pomiarowy P1 i jak on będzie wyglądał. On nam się pokaże w tym miejscu, więc lepiej go zaznaczyć i przeciągnąć, żeby był dalej od urządzenia. Czy chcemy go w tym miejscu, czy w tym, to jest obojętne. Dodajemy kolejny atrybut, bo załóżmy, że jest nam potrzebna nazwa. I tutaj nie ATT, tylko damy sobie na przykład smart meter. Smart meter 1. I też wstawiamy gdzieś tą. Tutaj. Dodajemy kolejny atrybut. Tu możemy przykładowo wstawić parametry techniczne, na przykład 80 amperów, żeby było wiadomo, że ten licznik taki jest. I również przerzucamy go tutaj. Proszę zobaczyć, tu mamy też w tym oknie wymiary punktów stawiania naszych atrybutów. Ten pierwszy ma x minus 12 i minus 5 jako y. Minus 8, minus 14, bo chcieliśmy przesunąć, ale mogę to zmienić na 12, będzie równo i tak samo tutaj. Mogę zmienić na 12, a ponieważ tam było minus 4, to powinno być chyba też 12. Zobaczymy. A, minus. Przepraszam, zaraz zobaczymy jeszcze raz. Minus 12, minus 8. O 3 powinno się dać, czyli minus 11 i będzie równo. Jest to 20, 112. Okej, mamy równo co 3 jednostki na osi Y mamy punkt stawiania i wszystkie są równo ustawione. Także modyfikacja tych punktów stawiania odbywa się w tym oknie. Proszę Państwa, mamy tutaj też trzy okna takie do opisywania. Adres, parzystość i bit. Ja bym tutaj proponował również dodać atrybuty. Dodaj atrybut. Będzie trzeci
I tutaj możemy sobie wpisać adres. Na przykład niech to będzie 1. I ten atrybut umieszczamy w polu, w okienku adresu. Dodajemy kolejny atrybut. Zmieniamy go, załóżmy, na opis parzysty. Nie zmieścił nam się, to musimy go trochę zmienić. I został nam trzeci atrybut do dodania. I tu możemy wpisać 19200, o ile dobrze pamiętam, bitów na sekundę. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dodając te atrybuty, mamy możliwość później modyfikacji tego. Więc jeżeli będziemy mieć kilka urządzeń w naszej instalacji, to wiadomo, że one powinny mieć różne adresy i te adresy możemy sobie od razu na schemacie ideowym dopisać. Czy będzie kontrola parzystości, czy nie, też możemy tutaj zmieniać i ilość bitów na sekundę też jest ważna do określenia. I mamy takie nasze urządzenie opisane z różnymi parametrami, dodanymi punktami podłączenia i możemy jak najbardziej ten nasz licznik testowy zapisać i zamknąć to okno. Teraz przechodzimy do edytora danych użytkownika. W zakładce produkty dodajemy nasze urządzenie i tutaj damy, przepraszam, powiększę to okno, żeby było lepiej widoczne. W Hager testy dodajemy nową gałęź i tutaj proszę zobaczyć, możemy sobie na przykład wpisać licznik. A, licznik jakby było wpisane, to by było lepiej. I mamy różne grupy, gdzie możemy dodać nasz licznik. No oczywiście nie jest to obudowa licznikowa, tylko w urządzeniach niskonapięciowych mamy liczniki energii elektrycznej. Więc wybieramy to, zamknij i mamy tutaj wpisany licznik energii elektrycznej w urządzeniach niskonapięciowych. Dodajemy teraz już jako produkt na tym poziomie, od razu nam się podświetla linia. Co jest ważne? No wpisujemy, że jest to nasz SM01 na przykład. Oznaczenie licznik test 80 amperów i przechodzimy do zdefiniowania symbolu. Otwiera nam się nowe okno. Ja je powiększę, będzie lepiej widoczne. Dajemy nową grupę i proszę zobaczyć, ta grupa symboli od razu zawiera jakby tylko symbole z grupy liczników energii elektrycznej. Natomiast my chcemy przejść do naszej biblioteki. Możemy sobie tutaj zapisać liczniki i w tej grupie będziemy dodawać nasze symbole,
ale nasz symbol nie jest w bibliotece ogólnej Hagera, tylko w bibliotece osobistej. I mamy tutaj symbol licznik test. Proszę zobaczyć, to jest ten nasz symbol, który przed chwilą żeśmy tworzyli. Jeżeli go mamy, to trzeba go dodać do konfiguracji symboli, do tego okna. To jest to okienko ze strzałką niebieską do góry. I możemy zakończyć. Mamy. Wybierz i mamy z grupy liczniki dodany taki symbol. Teraz obudowa. W zależności od tego, jaki to jest produkt, jaki to jest licznik, czy on ma 4, 5 czy 6 modułów, mamy tutaj możliwość szybkiego jakby dobrania takiej bardzo typowej obudowy, na przykład 6-modułowej. I w rozdzielnicy możemy umieścić właśnie taki licznik. Jeżeli mamy to zapisane, zapisujemy w tym oknie. Zamykamy nasze okno i wracamy do projektu. Wracamy do naszego projektu webinar z dzisiejszą datą. Otwórz. Wchodzimy w zakładkę schemat. I teraz się okaże, czy wszystko zrobiłem dobrze. Katalog użytkownika, Hager test, licznik energii elektrycznej SM01. Klikam dodaj i pojawia nam się takie urządzenie. Niestety licznik tutaj sobie przerzucił tor enowy. Teraz, żeby go prawidłowo narysować, to wchodzę w rysuj przewód i do końca dołączam go do naszej linii. Mamy coś takiego zrobionego. Oczywiście możemy tutaj również wyprowadzić przewód. I możemy również ten przewód zmodyfikować. Możemy zrobić modbus. Tak. I ten przewód będzie jako modbusowy. Jeżeli byśmy też chcieli, żeby jeszcze raz magistrala, tutaj sprawdzam. A, modbus. Okej. Teraz w ustawieniach możemy sobie jeszcze zmienić wygląd tego naszego przewodu. Otwiera nam się okno ustawień i magistrala jest ustawiona. Natomiast jeszcze raz tutaj wejdę w narzędzia, bo nie zmienił mi się ten produkt.
Ścinanie, modpas, 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 modpas. Zobaczymy tak. I w ustawieniach jeszcze raz. Możemy tutaj również dokończyć, gdzieś wyprowadzić to, dodać odniesienie. Tak? Jeżeli będzie to szło gdzieś dalej. Nowy. I takie odniesienie również możemy dodać opis do tego produktu. Chciałbym jeszcze jedno pokazać. Dodam nową rozdzielnicę. Również wybiorę schemat manualny. Z narzędzi dodam zasilanie. I proszę zobaczyć, możemy też dodać licznik z oferty Hager. Aparatura kontrolno-pomiarowa, liczniki, ale przekładnikowy. Ja go tylko teraz tutaj wstawię i proszę zobaczyć. Możemy tutaj również dodać przekładniki. Układ trzech przekładników, powiedzmy 100 albo 75 na 5. Dodajemy, mamy taki układ. Oczywiście, że patrząc na te połączenia, one są niewłaściwe. Powinniśmy je kończyć, usunąć. Rysuj przewody. Narysujemy tutaj podłączenie tego bloku. Teraz rysuję podłączenie. Dla przekładnika. Robię to po to, żeby można było stworzyć makro. Teraz musimy narysować przewody robocze. I aby przechodził przez środek tego produktu, musi być 5 mm odstęp, czyli posługujemy się dokładnie siatką. Proszę zobaczyć, teraz każdy przewód fazowy przechodzi dokładnie przez oś symbolu. Rysujemy jeszcze tor neutralny. On może być trochę niżej, aby nie kolidował z naszymi aparatami. I mamy takie zasilanie. Teraz, gdybyśmy chcieli sobie takie rozwiązanie zapisać, jeszcze damy aparaturę, rozłącznik 63 A jako zabezpieczenie, jako aparat główny. I w tej chwili w narzędziach możemy sobie zrobić coś takiego, że zaznaczamy ten nasz układ cały, stwórz symbol i możemy sobie to opisać jako licznik
75 amperów na przykład. Proszę zobaczyć, co się teraz stanie. Ja usuwam cały układ. Nie mamy nic. Wstaw symbol makro. Licznik 75. Otwórz. I proszę zobaczyć, w prosty sposób mogę wykorzystywać ten układ wielokrotnie na swoich schematach. W takim układzie, jak jest tutaj zrobiony. Oczywiście można go wcześniej zmodyfikować, dopasować do własnych potrzeb, można dodać ograniczenie przeciwprzepięciowe czy inne aparaty zabezpieczające lub lampki sygnalizacyjne. Także w taki sposób, proszę Państwa, można tutaj dodawać właśnie swoje produkty, można korzystać z makr w taki sposób, jak pokazałem, wykorzystując nasze produkty, ale również z tym produktem, który mamy w rozdzielnicy pierwszej, również można stworzyć makro i można je zapisać jako na przykład licznik SM1, prawda? I w tym wypadku będzie to powielane. Jeżeli byśmy chcieli zmienić dane, bo jeszcze o tym nie powiedziałem, to na przykład, jeżeli to nie jest Q1, wchodzimy w właściwości. Mamy SM1 tutaj typ, ale my go chcemy na przykład zmienić na, nie wiem, smart meter, ale to będzie bardzo długie, to nie, to zostawmy SM0 albo 80 amperów, bo będzie to taka nazwa i zostawiamy ten SM80, ale jak widzicie, to akurat nam się tutaj nie bardzo mieści, więc zrobię bez spacji. O, i teraz wygląda dobrze. Tak samo, jeżeli chodzi o adres, możemy sobie zmienić na 2 i będzie to czytelne na schemacie. Także po to dodawaliśmy te atrybuty, po to były te pola opisowe, aby można było zmienić różne funkcje, które tutaj opisujemy. Proszę Państwa, teraz bym chciał przejść do ankiety, czyli przechodzimy do ankiety. Proste pytanie. Co byście chcieli usłyszeć, z czym byście chcieli zapoznać na dalszych webinarach, bo myślę, że takie będą i jakie tematy można odświeżyć, pogłębić, przybliżyć, bo nie da się wszystkiego na jednym webinarze opowiedzieć. Nie da się po prostu też załatwić nawet jednego tematu grupy urządzeń, na przykład tych licznikowych, jednym webinarem. W czerwcu, 22 czerwca będzie webinar, druga część poświęcony układom automatyki, czyli tam pokażę urządzenia KNX-owe, jak można dopasować do innych producentów, którzy są na rynku, nie tylko z grup takich konkurencyjnych, ale też inne układy automatyki z wykorzystaniem właśnie naszej bazy produktów KNX. Także to będzie kolejny webinar. Natomiast myślę, że temat dodawania produktów jest dużo szerszy niż się w tej chwili, jestem w stanie opowiedzieć. Z kilkoma firmami też pracuję nad dodawaniem sterowników różnego rodzaju do naszego programu, które są często wykorzystywane na schematach sterowania, automatyki różnego rodzaju i domowej, i przemysłowej, bo te układy automatyki się ciągle rozwijają. Także sądzę, że taka baza też powstanie. Natomiast rozmawiamy też z Francją i z Niemcami o stworzeniu jednej ujednoliconej bazy produktów,
użytkownika, która byłaby kompatybilna, która by działała we wszystkich wersjach programów. To jedna kwestia, dwa, zachowanie odpowiedniego standardu. Nawet ustawienie tych atrybutów, które ja dodawałem tak trochę z ręki, no powinny być powtarzalne dla wszystkich urządzeń, tak jak to jest dla naszych urządzeń w HackerCADzie. Także to jak najbardziej będziemy rozwijać, nie tylko praca indywidualna, ale również praca taka na forum, gdzie chciałbym więcej rzeczy przekazać. Proszę Państwa, ja teraz przejrzę archiwum czata. Widzę, że jest coraz więcej odpowiedzi, także proszę jeszcze się skupić nad tą ankietą, a ja zaraz będę odpowiadał na pytania. Tutaj sugestia jednego z panów, aby wyrównać tekst do prawej i wtedy długość tekstu nie będzie miała znaczenia. Na pewno jest to fajne rozwiązanie, bo mamy równo z krawędzią naszego urządzenia wyrównane opisy. Natomiast to jakby nie załatwia sprawy długości, bo możliwe, że będziemy mieć jakieś inne urządzenie z lewej strony czy przewody i tak ta długość opisu będzie miała znaczenie, ale na pewno wyrównanie do prawej jest to jedno z ciekawszych rozwiązań, także można to również w tych opcjach dodawać. W licznikach najczęściej jest używany Modbus RTU na RS485. Proszę Państwa, sprawdzę, bo ten Modbus RS485 na pewno jest w naszym programie, natomiast przyznam się, że nie wiem, dlaczego mi się nie wpisał na ten właśnie schemat. Robiłem to wczoraj i była normalna magistrala RS485 i miała dokładne parametry. No cóż, no, trzeba sprawdzić. Ja jeszcze tutaj otwieram w sobie właśnie ten wczorajszy rysunek. Zaraz go Państwu udostępnię. Już. Nie, sprawdzę. Proszę Państwa, przechodząc do podsumowania ankiety, widzę, że zdecydowana większość z Państwa odpowiedziała, że obwody sterowania chcecie poznać. Bardzo chętnie, dlatego, że jest to trochę temat może z tego względu, że mamy bardzo dużo możliwości. Możemy sobie tam rysować praktycznie tak jak w AutoCADzie, uwzględniając wszystkie ułatwienia, które wnosi do rysowania HackerCAD. Więc na pewno powtórzę szkolenie. Postaram się też dotrzeć do Państwa, jeżeli macie, zresztą wystosujemy też ankietę taką szerszą, aby uszczegółowić, jakie zagadnienia
Was interesują. Nie da się, powiedzmy, na jednym czy dwóch webinarach omówić wszystkiego z zakresu sterowania, więc myślę, że uszczegółowienie tego tematu będzie jak najbardziej pomocne dla mnie, aby przygotować temat najbardziej jakby oczekiwany. Także obwody sterowania bardzo chętnie. Schemat manualny, który przez wiele lat był trochę tak pomijany, natomiast stworzenie własnej biblioteki makr, które możemy wykorzystać w manualu, w zasadzie można powiedzieć, że nawet nam przyspiesza pracę niż w schemacie automatycznym. Wy wiecie najlepiej, że wiele rozwiązań, wiele układów połączeń jest powtarzalnych. Jeżeli przygotujemy, tak jak dzisiaj robiłem, układ zasilania, wejścia w takiej konfiguracji czy w innej, na takie czy na inne prądy znamionowe, będziemy mieć dużo łatwiejszy ten start. Jeżeli na dalszych rysunkach, arkuszach przygotujemy z kolei układy zasilania, załóżmy wyłącznik bezpiecznikowy, różnicówka i wyłączniki nadprądowe, to będziemy mogli takie układy powielać i co ważne, zawsze można wtedy przejść do numerowania, więc będziemy mieli wszystko ponumerowane według porządku od lewej do prawej. Możemy dać swoje oznaczenia na grupy produktów, więc to jak nie tracimy tych własności. Natomiast uważam, że jest to też temat, który warto wykorzystać. Makra, które tutaj Państwo żeście zostawili na koniec, one będą w dużej mierze też omówione przy schemacie manualnym, bo nie da się na schemacie manualnym tylko rysować, bo to jest mało wydajne wtedy. Także na schemacie manualnym rysujemy raz, tworzymy makra i później powielamy i w zasadzie tworzymy już schematy w dużej mierze powtarzalne, w dużej mierze robimy to szybciej, a też nam to zapewnia pewien komfort, bo wiemy, że nie popełnimy błędu gdzieś z dorysowaniem jakiegoś połączenia. Dodawanie produktów, tak jak już wstępnie sygnalizowałem, 22 czerwca zapraszam na drugą część poświęconą układom automatyki, natomiast nad sterownikami pracujemy. Więc to będzie, powiedzmy, coś, co w jakiś sposób przedstawimy Państwu na jesień. Natomiast na jesień albo dopiero w przyszłym roku, trudno powiedzieć, jak będzie z czasem. Natomiast na jesień na 100% omówię obwody sterowania i schematy manualne. Najprawdopodobniej będzie to cykl naszych spotkań. Nie da się tego załatwić po jednym spotkaniu. I wtedy będę też w stanie więcej powiedzieć, lepiej przygotować szkolenie pod Wasze potrzeby. Jeszcze tutaj patrzę na czat. Czy można dodać własny symbol? Można dodać własny symbol, ale trzeba go stworzyć. Więc jeżeli mamy coś z biblioteki symboli Hagera, można to wykorzystać. Jeżeli nie, rysujemy. To, co dzisiaj żeśmy zrobili, to było stworzenie własnego symbolu, ale takiego symbolu rysunkowego. Natomiast jeżeli chodzi o inny symbol, po prostu rysowanie od zera, trzeba zwrócić uwagę dużą na to, aby ten symbol miał dobry punkt stawiania, to o czym, na co kładłem dzisiaj nacisk, aby on był do połączenia z układami przewodów, które są w HagerCADzie i raczej, żeby zawierał te elementy, które są powtarzalne, prawda? Natomiast jeżeli byśmy ten licznik, który dzisiaj zbudowałem na bazie naszego produktu, chcieli narysować od początku, to po prostu można go zrobić, tyle, że jest więcej rysowania. Ważne jest, żeby zachować
pewną kolejność wstawiania, że tworzymy na schemacie manualnym najpierw jakiś symbol, prawda, czyli ten blok, zapisujemy ten blok DWG, wstawiamy go w panelu użytkownika do schematu, do symboli, do biblioteki symboli i wykorzystujemy go do dodania produktów. Czyli te kroki trzeba zachować, aby można było wykorzystać w pełni możliwości programu i żeby można było dodać ten właśnie symbol. Przy pierwszym programie do projektowania był opis do rozdzielnic. Produktu. Nie bardzo rozumiem pytanie. Nie wiem, jeżeli by pan Władysław był w stanie jeszcze mi coś więcej napisać, to odpowiem. Jeżeli nie, to panie Władysławie, proszę o kontakt po prostu bezpośrednio i wtedy wyjaśnimy już tak, jak należy. Także ankietę kończymy. Bardzo państwu dziękuję za udział w ankiecie i w naszym webinarze. Także zapraszam na kolejne nasze webinary. Najbliższy będzie w przyszłym tygodniu, we wtorek. Będzie poświęcony nowej wersji V5.12, która na dniach się pojawi. Pokażę nowości oraz kilka ciekawostek zgodnie z tradycją. Kolejny webinar przed wakacjami 22 czerwca, druga część dodawania produktów użytkownika. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w takim razie w przyszłości.